No i witam serdecznie, z tej strony ja Majes, a teraz zagrajemy w Gothic. Tak, w końcu odnalazłem miejsce, w którym pominąłem kapłana. Jest to kapłan z pirokinezą, która jest wkurzająca. Poza nagraniem próbowałem troszkę z nim sobie powalczyć, no i jest naprawdę wymagający, ale da radę go zabić. Przygotuj się na... Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. Ty gnijący. Oho. Teraz ładnie nam pokazuje, że tu jest to i tamto, a my jesteśmy bici fajni. I trzeba jak najszybciej ciosy wyprowadzać i widzicie, jest zabity. Jest ostatni, przedostatni brakujący nam. Jest zły chyba przywołany, ale to jest nam niepotrzebne, dobra. No i co ludziki? Tu jest ten posążek, co potrzebowałem, żeby otworzyć drzwi sobie, co telekinezę użyłem, żeby nie było. No i co nam ludziki pozostało? Pozostało nam udać się w głąb, czyli pokonanie już ostatniego szamana i zakończenie serii, czyli wygnanie świętego. Pewnie mi Frapsy nagra, no dlatego myślę, że od razu przeskoczę do ekranu głównego Gothica. Tam się z wami pożegnam. Zobaczymy, jak to pójdzie. Kurde, spadłem, fuck. Jeszcze raz przepraszam za ostatni odcinek, ale no, tak mi się zbugował ten Ulysses, że niepotrzebnie sprzedałem, zapisałem po tym. Po prostu przez moją nieuwagę. Trzeba naprawdę uważać, jak się gra w Gothica, bo przez pomyłki można zrobić coś, co nie chcieliśmy i później jest klapa. No kurczę, nie mogę coś wskoczyć, jak widzicie. I lecimy dalej. Już tych stworków nie wybijam, tych strażników, nie strażników, bo po prostu mi się nie chce, no. Od razu lecimy tam, gdzie powinniśmy, czyli... Pyc. Jednak Gothic swoje bugi ma i sami widzieliście, że nie mogę otworzyć tamtych krat, no. I to była lipa z tej strony. Mam nadzieję, że dwójka nie będzie żadnych bugów miała, ale dwójka jest o wiele lepsza w sumie, jeżeli chodzi o bugi, bo nie ma bugów tak dużo. Przynajmniej ja nigdy nie spotkałem takich bugów, że lipa. Sorry za psa, jeżeli było słychać. No i co, został nam tylko ten główny ochłap do zabicia, zapisujemy. No i w tym odcinku już sobie zakończymy goticzka i będziemy mogli wystartować z dwójeczką. Oczywiście dwójeczka pojawi się po krótkiej przerwie od jedynki. Na razie będziemy sobie grać trochę w Harvest Moona. No i potem wrócimy do dwójeczki Gothica, zaczniemy grać w dwójeczkę. No, ten jakiś się zbugował i mamy ostatnie już potrzebne nam... potrzebną nam broń szamana. Sorry za psa, ale dostał głupawki. On czasami ma takie odpały. No i co? Teraz dwóch fanatyków. Od razu Ulysses zabija, także bez lipy. Dobra. Podleczmy się, wiecie może, bo ciężko będzie. No i niedługo szykuje się nam poważna walka, niestety. Albo stety. Dobra. No i teraz wystarczy pyk. Każdą po kolei z tych kapliczek tajemniczych. Pyk. Przebijać tymi, co zdobyliśmy z szamanów. Pyk. I dobrze się orientowałem, że jest ich pięciu. Pominąłem wtedy, bo mówię, najpierw przejdziemy tutaj górą, a się okazało, że poszliśmy dalej, w głąb. Przez to pominąłem jednego szamana. No i jak już widać, jest Xardas, z którym zaraz sobie pogadamy. No i ostatnie przygotowania będą, jeżeli chodzi o Gothica. Nie mamy wiele czasu. Xardas oczywiście usypia się. Mocniącego jest tak mocno, że aż go uśpiła. Nic dziwnego, skoro jesteśmy w świątyni śniącego. Możecie się jeszcze pytać, czemu idę akurat w ten bok, bo tutaj są mumie, które dają tam
Pociągnę, które zwiększają coś na stałe. Widzicie? Eliksir zwinności, siły. Eliksiry leczące. Wedle tego tu przychodzę, żeby już podszkolić się na maksa. Eliksir życia. Eliksir many. Mana już nam się nie przyda, bo tutaj nie używamy czarów. Ale dla maga jest dobra. Eliksir zwinności, życia kolejny. Tu można tak dosłownie się do końca dokoksić i ruszyć na głównego, do głównej siedziby Ślęcego, gdzie już no, wygonimy go. Kolejne mikstury siły. Tutaj mamy kolejne rzeczy, bonusy na stałe. I tutaj jeszcze jest kufar, w którym są mikstury również. Teraz dajcie mi chwilę. Wypijemy sobie mikstury, które dają nam tak, zręczność, zręczność. 5 punktów życia, 10 życia, 15 życia, 15 życia, 15 życia, 15 many, 15 many, zręczność, siła, siła, siła. Dobra, napełnimy manę, życie. Zapiszmy. Weźmiemy potem speeda. I jak zobaczycie moje staty, jak widzicie, 142 siły, można o wiele więcej mieć oczywiście. Misz jednoręczna, dwuręczna kusza, łuk prawie też na miszu, ale już tam niepotrzebne. 60 punktów umiejętności, które już i tak nam się nie przydadzą. 83 zręczności, 60 many, 566 punktów życia. Elegancko. Dobra, śmigamy. Jolo, jolo. No, Xardes dopiero do końca usnął. No co, i teraz lecimy w sumie na zakończenie Gotika. My w tą stronę już się kierujemy do... A, to jeszcze nie jest do Ślącego, tylko... Kolejne mikstury, sorry, zapomniałem, że tu z obydwu stron jest tych mikstur nasrane, czyli... Jeszcze więcej będziemy mieli życia. To się bardzo nam przyda na ostatnie starcie. Ale tak odcinek będzie prawdopodobnie króciutki, bo pominę zakończenie niestety. Bo nie nagra mi tego niestety Fraps. Także myślę, że takie małe przedłużenie troszkę się przyda, żeby ten odcinek jednak był troszkę treściwy. Ostatnie odcinki, jak sami wiecie, są bardzo długie. Troszkę sobie poszalałem. W sumie Gotika skończyłem, nagrałem te kilka odcinków tego samego dnia i skończyłem w sumie w jeden dzień. I nagrałem jakieś 5-6 odcinków może do końca. Czekajcie, na YouTubie bodajże jest 11 odcinek. Jeżeli ten wyślę już, to już będzie to ostatni odcinek. Prawdopodobnie to będzie 18 albo 19, już nie pamiętam, albo 20. Który z tych na pewno? Także... Ten sam, no i prawie 200 siły, 89 zręczności, 120 many, 600 punktów życia, czyli galancie. Mikstura już jest wzięta, także wracamy do głównej sali i już udajemy się na główne starcie. Teraz już 100%. I główna sala jest właśnie, że chyba tu jest zejście, tak? Tak, tu jest zejście już do tej głównej sali ze śniącym. Skończyła się mikstura spiny, no to bierzemy kolejną. Podleczę manę, która i tak się nie przyda, życie. Tutaj się przyda, bo troszkę jeszcze warto nie czeka. No i na ten sławy kopomna chwila, w której ukończymy goticzka, jedyneczkę, elegancko. No chodź. Jeszcze dostaliśmy level 34. I teraz trzeba się przedostać przez te dziury, w której jest lawa. No i jak widzicie, tu już jest ostateczne starcie z... Tu będzie śniące. Niestety spóźnimy się, zanim nie przyjdzie go.
Dobra, załatwiliśmy tych tu, tych gorszych strażników. Tam już chyba są nowicjusze i najgorsze z Korkalą. A na końcu samym będzie śniące oczywiście. No i zobaczmy, co nam powie. Nareszcie znów się Śniące jest, jak spotkamy. widzicie, tamten Mój plan potwór. uprzedził. On potrafi. Nie. Trzeba jak najszybciej podejść do Korkaloma. I teraz tylko bang. Trzeba atakować, wiecie, cios. I on, widzicie, robi pirokinezę, ale możemy mu w międzyczasie albo cios, albo dwa ciosy oddać. No i takim sposobem go trzeba załatwić. Nie radzę podchodzić do śniącego, bo nas uśpi. I tyle będzie. Dobra, on nie żyje. Od dłuższego czasu mu się należało. O kurde. Tak, dobra robota. Tak, dobra robota. Niestety, zabił nas. No jak widzicie, to jest wkurzający etap, gdzie ci nowicjusze zasrani są. Spróbuję ja ich kuszą wybić. No nie, kuszą ich nie wybije przecież, jo. Mogę ich jedynie przywołać, żeby oni podeszli do mnie. No czekajcie, to jest dobry sposób. Bo dzięki temu zostanie sam Korkalom. I wtedy nie będzie problemu, że oni się na mnie rzucą. Może i to jest dobry sposób na to. Czekajcie, dobra, pyk. O kurde, spruł się do mnie, frajer. Śniący, zbudź się! No. No i przytrzyma nas i mnie zabije pewnie ten typ. No, tak myślałem. Nie, no sposób jest elegancki, tylko muszę uważać, żeby mnie do mnie Korkalom się nie spuł. Czyli pewnie nie mogę na schudek pierwszy zejść albo niżej. Wszyscy nie, a ty! No kur... jego mać. Spieprzajmy jak najszybciej stąd, bo zaraz Korkalom przyjdzie. Z tą swoją pirekinezą, oho. Tam biega, jak widzicie. Może uda się do niego podejść, tak żeby mnie nie walnął tą pirokinezą? No widzicie, Korkalom nie żyje, on miał tylko miecz Kaloma, który jest i tak słaby. I pozostaje nam aby śniący i ci tutaj panowie wyznawcy, którzy się rzucą w całej ogromnej ilości. Ja mam nadzieję, że sobie ich jakoś ubijemy powoli. No, 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 no. O cholera, jak się rzucili na mnie wszyscy nagle. Skuszy, ja za bardzo im nic nie zrobię chyba. Dobra, musimy ich tak niestety zbugować, no, lecieć się i zabijać po kolei ich, no. Nic nie poradzę, że taka zgraja się na mnie rzuca. Mogłem tak jak pokazywałem kuszą pojedynczo po dwóch. Dobra, leży. Niektórzy tam powpadali do lawy. Trudno. I tak tego expa nie potrzebuję, a oni mi przeszkadzają w biciu tych demonów, co będą atakować mnie.
No zostało jeszcze ich tu kilku, trzech w sumie, także zaraz ich załatwimy. Śniący już się zaraz doczeka śmierci swojej. Dobra, rachu ciachu. Oczywiście demonami będziemy zajmować się po kolei, czyli najpierw jeden demon, potem drugi. Dobra, zapis. Weź, żeby mnie demon nie zabił. Podnosimy, jak widzicie. Takim sposobem, czy szybko, bo ten śniący rzuca fireballami. Dobra, łyknijmy szybko pationy. Co za cholerny śniący, widzicie? Cholerny bydlak. Fireballami napieprza w nas. No, nie radzę się przy nim leczyć, bo widzę, że to nie ma sensu. No, możemy oczywiście wszystkie przebić serca i tyle, i nie zabijać demonów, ale ja zrobię to klasycznie, czyli tak jak powinno być. Czyli przebijamy serce, zabijamy demona i kolejny leci. Dobra, szybko przebijamy. Dobra, teraz sprint. Dobra. I znowu tak, mała przerwa. O kurde, on mnie tu widzi, skubany jeden. No, zrobiliśmy mały unik. Realny tymi fireballami na pieprze, że masakra. Dobra. Zapisujemy. Wow, przyleciało obok mnie. Dobra. Bim. Dobra, szybko przebijamy. Bierzemy demona ze sobą, żeby nam śniący nie przeszkadzał. Chodź. No chodź, demonku, chodź. Śniący taki dystans ma, lol. Nie, dostanę. No co za szmata. Nie, dostaniesz mnie. Oje, oh yeah, oje, oh yeah. No strzelaj. Dobra, poszedł fireball, szybkie ten. What the fuck? Szybka ucieczka, bo nas zjara. No, demon pójdzie za nami. Idzie, idzie demon, dobra. Udało się jakoś obronić przed śmiercią, bo prawie zginęliśmy. On nadal fireballe tu może ciskać. O ja pier... Z takiego dystansu on może fireballe. No nie wierzę w to. Przecież fireballe tak daleko nie powinny lecieć. No kurde, śniący, śniący, ale... No dobra, może on tak może, ale trudno. Szybki łyk potiona i lecimy. No i zostało nam ostatnie serducho i zostanie on wygnany, prawdopodobnie będzie niepokazany filmik, bo nie pokażę mi go, nie tyle. Dobra, otwieraj to już, nie pierdziel się z nim, pach. Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru, znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła. A moja przygoda miała się dopiero zacząć. Teraz mamy napisy końcowe, których pewnie też nie nagra Fraps. Także ja już się z wami żegnam i dziękuję za oglądanie. Siemano!